Petna z czwórką Mosur, z piątką Zieliński, z numerem szóstym Czykier, z numerem ósmym Katrzak, z numerem dziewiątym Mięciel, z numerem dziesiątym Kucharski, z jedenastką Stanik, kapitan drużyny, i z numerem czternastym Tomasz Sokołowski. Zespół gości, drużyna Czarnych Orłów, jak i nazywają dziś w białych strojach, dziewięciokrotni mistrzowie Turcji, Besiktasz, w bramce, jak mówiłem, Mrmić z dwójką Recep's, z numerem 14 Amokaci, z numerem 4 Rahim, z numerem 16 Oktaj, z numerem 6 Bułgar Jankow, z 13 Ali, z 18 Sinan, z 9 Mehmet, z 10 Sergen, z 11 Ertugrul. Czego brakuje, to bramki.
Tak, to nie jest gra na przewagi. Piłka nożna jest, zawsze była, jest i będzie grał na bramkę. Orhan. Zdołał dośrodkować Ertugrul. Druga groźna akcja w drugiej połowie graczy Besiktasu. W ogóle przy początkiej fazie, tej początkowa faza tej akcji nie zapowiadała, że może być tak groźnie, jak to żeśmy widzieli przed chwileczką. No ale to na co zwracałeś uwagę, że tutaj trzeba być skoncentrowanym. Cały skoncentrowanym. Nie można sobie pozwolić na jeden moment nieuwagi przy klasie, jaką prezentuje Amokachi jako Ertugrul. Przypomnę, 9 bramek, 7 w lidze, 2 w pucharach. Amokachi. Obok niego Zieliński, bramka! Ten, który wszedł po błędzie jednym jedynym, Orhan, wyrównuje. Ale jest to, Andrzej, stare pożekadło piłkarskie, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Mało tego, teraz złe wprowadzenie piłki do gry, szybkie zgranie głowy na Kowaczyk i Amokachi w zasadzie dograł piłkę na punkt do biegającego Orhana. Była to 70. minuta meczu, a my mamy powtórkę tej sytuacji. Tutaj pozwolił Jacek Zieliński dośrodkować, a Orhana nie upilnował mocno. W zasadzie on nie miał już chyba szans nawet. W tej chwili po dobrym zwodzie już nie miał szans na skasowanie tej akcji. To co mówiliśmy. Trzy wspaniałe sytuacje, żadna niezakończona bramką. A tutaj po dwóch, które stworzyli tak, wkrótce teraz znowu, trzeciej. Źle, tym bardziej wyciąganie do Sokołowskiego, strata piłki. To jest bardzo ważny moment. Trudny moment teraz będzie. Bardzo trudny moment z każdym względem. Szykier, Bednarz. I Mięciel! W międzyczasie, nie wiem dlaczego, sędzia liniowy sygnalizował pozycję spaloną, Kówny puścił. Słusznie, bo było to zagranie od przeciwnika. Tak, trzeba tym podkreślić, co na pewno jest niespodzianką, że zagrali bardzo konsekwentnie Turcy. Duża dyscyplina taktyczna, poświęcili cały ten mecz grze obronnej i próbom długoszkiego kontrataku. No, efekty pracy zagranicznych szkoleniowców, wprowadzenie reżimu do gry, to zaczyna charakteryzować turecki futbol, coraz mniej w tym żywiołowości. Wspólna praca trenerów, zawodników zagranicznych, bo ja mówię, z tej szatni musi emanować już ten duch potem pracy, który się przekuwa bezpośrednio, prawda, na boisku. I sądzę, że zbierają Turcy tego efekty, bo to jest kolejna ich drużyna, która ma szansę zaistnieć w Europie. Pogratasaraj i Besiktas. Ten rezultat jest sukcesem zespołu, który dziś gościł na stadionie przy ulicy Bazienkowskiej. Choć 1-1 w pierwszym spotkaniu przed rewanżem niczego nie rozstrzyga. Oczywiście łatwiej i lepiej grać się będzie drużynie Besiktasu przed własną publicznością. Legia będzie musiała szukać swojej szansy w kontrataku. Podsumujmy, Andrzej, to spotkanie na spokojnie, bo miało ono różne fazy. Pierwsza połowa. Zdecydowana przewaga Legii. W sumie trzy pozycje do uzyskania bramki. Jedyna groźna w zasadzie akcja Amokachiego.